Próbuję teraz obłowić tutaj to drzewo pochylone z gałęziami zatopionymi. Założyłem woblera pływającego. Oczywiście płytko chodzący, bo tutaj ten dołek będzie miał góra 1,5 metra pod tym podmycie. Spodziewam się, że jeżeli jest tam troć, to właśnie będzie siedziała pod tymi gałęziami w podmyciu, w rynience. A wobler pływający pozwala mi właśnie na to, że wypuszczę sobie przynętę dalej, na koniec tej rynny. Myślę, że tam to wystarczy. O, i od razu pracuję. Staram się nie ściągać go do siebie, tylko wybieram niezbędny luz, żeby żyłka była cały czas napięta. Zawirowania nurtu powodują, że ta żyłka czasami staje się luźna i trzeba kontrolować cały czas, tak żeby czuć było na szczytówce pracę przynęty. W tej chwili właśnie wobler jest nad zdomniemanym stanowiskiem ryby. Warto wtedy troszkę porajcować szczytówką, z nadgarstka poruszać. Skelet jest rybą, która uwielbia być prowokowana do ataku. Trzeba się bawić przynętą. I no właśnie do takich zabaw sprzyja łowienie na małych rzeczkach. Jest to piękna sprawa. Uwielbiam to. Czasami naprawdę po takim miejscu warto poświęcić nawet kilkanaście minut na takie miejsce. Zmieniać przynęty. Najpierw właśnie na woblerem ja łowię, potem zmieniam na wahadłówkę. No i ostatnią deskę ratunku zakładam obrotówkę. Fajne miejsce, w takim miejscu właśnie przydają się spodniobuty. Głęboka rynna idzie pobliżej środka nurtu. Z tej strony wypłycenie, piach, krzak, no tutaj trzeba wejść, żeby to dobrze było. Pierwszy rzut taki kontrolny, jakby coś stało tu w pobliżu. Ale chyba nie są. I zaraz będzie bul, bul, bul do wody. Urodzi, trzeba się za siebie zająć. Dalej. No i teraz w tej pozycji jestem w stanie sięgnąć tamtą rynnę. Ale jaja na woblerkach pod krzaczka przywaliła. Fajnie, tak? Maleństwo. Maleństwo, ale ucieszyło, więc niech płynie, może się spotkamy. Za 2-3 lata, jak podrośnie trochę.